Obserwacja bioróżnorodności w mieście. Proszę pana, czy to są wyspy na Wiśle? Tak, to jedna z ostatnich w Europie dzikich rzek. Na jej wyspach gnieżdżą się rzadkie ptaki. Mewy, rybitwy i sieweczki. Czyli to jest ich dom i tam mają swoje dzieci. To niezwykłe, że tak blisko dużego miasta mają tu swoje miejsce. Patrzcie, tu są budki dla ptaków na drzewach. Tak, tam gdzie człowiek przekształcił środowisko, musi potem pomagać zwierzętom. A jak można pomagać zwierzętom i czy można też pomagać w jakiś sposób roślinom? Ważne, by powstawały nowe parki narodowe i rezerwaty. Dzięki tym miejscom zachowane zostaną siedliska, czyli naturalne miejsca występowania roślin i zwierząt. A pomagać powinniśmy w naszym najbliższym otoczeniu. Moi rodzice zawsze wystawiają w ogrodzie poidła z wodą dla ptaków. My dokarmiamy ptaki zimą. U nas też wiszą budki dla ptaków. W naszym ogrodzie rosną kwiaty, które są często odwiedzane przez motyle, pszczoły i trzmiele. Świetnie! Miejmy w naszych ogrodach dużo drzew i kwiatów, a zwierzęta same do nas przyjdą. Hurra! Może coś jeszcze zrobimy dla przyrody? Tak, opowiem wam, co zagraża przyrodzie i jak można chronić bioróżnorodność. Do zobaczenia, przyrodo!